nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas odpraszaj. Bardzo dziękuję. Tutaj na scenie było napisane, że będę miała świadectwo, to prawda, ale prosiłam Pana Boga, żeby to nie było takie mówienie o mnie i co ja mam tą kobietę powiedzieć, Panie Jezu. I mówi Pan Jezus do mnie, powiedz mi o urzekaniu. Tak długo rozmyślałam, co to znaczy, dużo się modliłam przed tym spotkaniem. I chciałabym, żeby dzisiejsze spotkanie było takim pytaniem naszych serc. Co to znaczy urzekać? Urzekać inne kobiety, urzekać swojego męża, może chłopaka narzeczonego. I co to w końcu znaczy urzekać Pana Boga? Jakie są kobiety, które urzekają Jezusa? Dlaczego Jezus tak bardzo miłuje kobiety? Na początek się przedstawię, nazywam się Kawiś Włoska, jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci, Józia i Tereski. Szczęśliwą żoną Konrada, teraz słodzie się przyjeżdżą czas dla siebie, dzieci w domu z męża, więc po prostu nie wiem, co są zrobić. Więc cieszę się, że jestem z Wami. Daję sobie radę, wysłali mi MMS-a, że nie wiem, co będzie, jak wrócę do domu, jak ten dom będzie wyglądał, ale przeżyją. Co to znaczy być kobietą urzekającą? Urzekająca to ta, która zna swoją wartość. Zapytałam Konrada przed wyjściem, Konrad, czy ja Cię urzekam? Nie chcę to się śmiać. Ale mówi, że tak, trzeba znać swoją wartość. Każda z nas tutaj, jak jest piękna, jest wyjątkowa, jest wspaniała, bo stworzona przez Boga. I często gdzieś w posłudze widzę, że spotykam kobiety, które są niezadowolone z tego życia, ze swojego wyglądu, co się nie wychodzi. I wtedy tak naprawdę nie jesteśmy zadowoleni z Pana Boga. Bo skoro Pan Bóg nas stworzył właśnie taką, z emocjami, właśnie przy boku takiego, a nie innego męża, może z trudniejszymi dziećmi, które czasem nam dokuczają, gdzieś nie mamy cierpliwości, to znaczy, że Pan Bóg pragnie nas taki. I każda z nas będzie urzekać innych tak naprawdę, tylko wtedy, jeśli odkryje ten skarb, który nosi w sobie. Czy Ty dziś, jak siedzisz tutaj w ławce, przychodzisz na tą mszę, może już wielokrotnie tu przychodzisz, wiesz, czy możesz urzekać inne kobiety? Czy wiesz, jakie masz talenty? Czy Bóg dzisiaj, tak jak Bóg mówi, może Cię wyprawić do tego, żebyś służyła innym? Niezależnie od tego, w jakim miejscu w swoim życiu teraz się znajdujesz. Pierwsza kwestia, urzekająca to ta, która zna swoje talenty, zna swoje serce. Dobrze jest, żebyśmy poznawali swoje serce. Żebyśmy pytali Pana Boga. Kiedyś poszłam do spowiedzenia przeciwna, ja w ogóle tak poszłam i tak wszystko wyrzucam, że w ogóle jestem jakąś utrodzoną matką, że nie mam siły, mam puste włosy i w ogóle nic nie ogarniam i nic mi się nie chce. I w ogóle nie ugotowałam się ogarnąć, na pewno jestem najgorsza na świecie. Po czym ten ksiądz mówi, no weź się ogarnij, powiedz coś dobrego o sobie. Zaczęłam myśleć, no ciężko jest mówić, nie? Coś dobrego o sobie. Ale właśnie, Bóg chce, żeby dzisiaj spojrzała na siebie inaczej, jako na tą, która ma urzekać. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zapamiętać. I szukać w głębi swojego serca, może pytać innych, czym mogę Ci służyć. To jest bardzo ważne. Widzę, że jesteście bardzo spięte, rozluźniamy się, chcę, żebyście się zapoznały. Odwróćcie się do siebie, powiedzcie, jak macie na imię, uśmiechnijcie się do siebie. No, nie śpiewamy, to dobra, ale... Po spotkaniu będziecie... Mnie to już bardzo urzekło, że jesteśmy otwarte na innych, że właśnie wychodzimy z tej przestrzeni, się uśmiechniemy. To są takie drobne rzeczy, ale one bardzo pokazują nam, jak jesteśmy w środku. To jest pierwsza rzecz, czyli znanie swojego serca. Druga taka kwestia, urzekająca to ta, która dba. Pierwsza, dba o siebie. Ja wiecie, też jestem mamą i tam miałam ćwiczyć, ale tylko lubię na Facebooku Fit Mam, Ania Dziedzic, Lewandowska i inne rzeczy. A mam spisa od samego kliknięcia i lubię to, co brzuszek nie zleci. Ja mówię, ha, powiedział ten, który mamy całą siłownię na balkonie, ale jeszcze nie zaczął ćwiczyć, bo nie mamy wieślarza, nie? Mężczyźni też tak mają. Więc kupiłam mi buty z Oszą za 30 zł do biegania i byłam dwa razy z koszem, więc nieźle. Wezmę się za siebie. Ale tak całkowicie na poważnie. Jak mam dzieci, ja też to widzę. To jestem pierwszą tą, która jak są promocje, to kupuję albo coś dla dzieci, albo coś dla męża. A już jak w Lidlu są bokserki męskie, w ogóle za 29 zł, to biegnę, jestem pierwsza.
I zdałam sobie sprawę, że ja zapominam gdzieś w takiej dbałości o siebie, że jestem kobietą, że nie mogę chodzić nieogarnięta, w rozciągniętych dresach cały dzień. Czyli urzekająca to ta, która też urzeka swoim wyglądem. Warto, żebyśmy dbały o siebie. Robię teraz mini test. Dobra dziewczyny, kiedy ostatni raz kupiłam sobie parę bielizny? Nie wiem, w przeciągu miesiąca. Kto sobie kupił? Szaleństwo. Jedna pan. Nie, nie. Maria bardzo o siebie dbała i była piękna i niesamowita dziewczyny. Nie wiem, ile macie kasek w portfolio, ja przyszedłem też tylko w second handlach. Widu są za 6 zł, można kupić dobre majtki. Więc po prostu po tej konferencji każda z nas idzie sobie coś kupić. Drobnego, małego. To chodzi o to, że iść przede mnie taka kobieta i była bardzo zdenerwowana i w ogóle taka wszystko wyrzucała i nic jej nie pasowało. I pani tak pięknie mówiła, to jest nie tak, to jest nie tak, to jest nie tak. I ona później złapała taką refleksję, że ona właściwie o siebie nie dba, że ją wszystko irytuje, stresuje, że ona ciągle jest umęczona, bo ciągle dzieci, bo ciągle coś innego i tak dalej. Ja mówię, nie będziesz urzekała innych i nie będziesz dobrą żoną i mamą, jeśli nie zadbasz też o siebie. Tak? Więc jakby to też jest istotne, że urzekająca to ta, która dba o siebie. Urzekająca to też ta, która dba o relacje. To jest trudne. Dziewczyny, jesteśmy relacyjne czy nie? Jesteśmy, nie? My lubimy gadać, no właśnie. Mój mąż kiedyś zrobił mi niespodziankę i w telefonie 1500 minut. Nie? Myślę, że nie przekroczę. Więc teraz mam no limit, po prostu przejdzie. I mówię, o czym ty tak możecie gadać? On też dużo gada. Ale to rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy relacyjne, jesteśmy stworzone do relacji. Lubimy dyskutować z dziewczynami. Ja kiedyś w ogóle mój mąż bardzo się nerwuje, jak rozmawiam przez telefon w samochodzie. Bo on nie może tego słuchać. O czym? Czy kupi taką książkę, czy nie? Tutaj prowadzę, tutaj coś. On mówi nie. Dziękuję Bogu, że to masz te swoje koleżanki, bo po prostu ja takiej informacji nie przyjmuję. I to jest ważne, żeby dbać o relacje. Dziewczyny, mężczyzna nigdy nie będzie naszą taką przyjaciółką, nie? Ja czasem chciałam tak zaparzyć sobie kawę, oprócz tego, że mój mąż nie pije kawy, to wiecie, że on tak po prostu pogadał ze mną, tak o niczym, tak po prostu usiadł i pogadał. A on z nogi na nogę, że on już się wycofuje, on jeszcze musi posprzątać garaż, którego nie mamy, wiecie. I ja sobie myślę, no nie. Więc dbać o relacje. Szukaj w swoim miejscu, w swoim otoczeniu kobiet, które cię kształtują. Super, że wy jesteście. My potrzebujemy siebie kobiet, że kobiety są siłą naszą. Czyli pierwsza to właśnie ta dbałość o relacje takich wśród kobiet. Dbałość o relacje z mężem. Ja też jestem mediatorem, też trochę posługuję dla małżeństw, jeździmy z kolegami, głosimy i spotykam bardzo wiele małżeństw, które gdzieś się mijają, żyją obok siebie. Nie będziesz dobrą mamą, bo spotykam też dużo kobiet, które są świetnymi mamami, babciami, wiecie, chironie, a nie mają relacji ze swoim mężem. Nie będziesz dobrą żoną, nie będziesz dobrą mamą, jeśli nie będziesz dobrą żoną. Często przewartościowujemy to, dzieci są na pierwszym miejscu. Idąc tutaj na spotkanie, dzwoni do mnie koleżanka, kupili piękne mieszkanie na kredyt, wszystko super, zdrowe, piękne dzieci. I ona mówi, ja żyję obok swojego męża. Zaczęłam, dziecko jedno się urodziło, potem następne, teraz w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, jest mi obcy. I to są takie nasze małe dramaty, czyli dbać o relacje z mężem. Mężczyźni nie lubią rozmawiać, w ogóle jak nie można rozmawiać, to w ogóle już się robi chore. Więc ja mam dobry patent na to dziewczynę. Jak rozmawiać ze swoim mężem? Po pierwsze, mężczyzna nie może być głodny. Nie, mężczyzna głodny to jest złe. Jeśli mówię konferencja, taka pani się zgłasza. Przepraszam bardzo, ja jak jestem głodna, to też jestem zdenerwowana. Więc dziewczyna, nie wiem jak u was, najedzie się i wylibasz mąż. To jest ważne. Ale żeby rozmawiać z tym mężczyzną, mężczyzna też musi się do tego przygotować. Bo wiadomo, bardzo wraca z pracy, nie było w porządku. No ale powiedz, coś się wydarzyło, z czym zrobiłeś kanapę, lunch, nie wiem. No w porządku, nie? Więc to jest ważne, żeby go przygotować na rozmowę. Skarbie, musimy porozmawiać. On na pewno wtedy nie będzie miał czasu. Ale my na przykład tutaj jeździmy samochodem i widzę, że dzieci nam posnęły. GPS pokazuje 2 godziny. Ja przesiadam się do przodu i mówię, kolega, musimy porozmawiać. I wiecie, on po prostu mężczyźni ratujcie mnie, nie? A to 2 godziny przed nami. No i wtedy nie ma wyboru i rozmawiamy. A to jest ważne. Rozmowa, komunikacja. Bo wiecie, jak u nas się to wszystko zazbiera, te emocje, to my później wybuchamy. I nie jest dobrze. I gdzieś zaczynamy mu gadać. Im bardziej gadamy, tym on bardziej się zamyka. Im bardziej on się zamyka, tym my jeszcze bardziej go bombardujemy. I to jest takie błędne koło. Czyli dbać o relacje. Szukać. Każda ma innego męża. Więc też nie mam odpowiedniej recepty dla nas wszystkich. Ale dbanie o relacje, czyli szukanie tych momentów komunikacji. No i też oczywiście relacje z dziećmi. Żebyśmy mieli z nimi relacje.
żeby to nie było tylko na zasadzie tego, że dziecko wraca ze szkoły i pytamy, z czym był obiad, nie? Albo co jest na obiad. To jest takie podstawowe pytanie każdej mamy. Jestem nauczycielem, więc jak dzieci odbierają dzieci i to słyszę w samochodzie. Co było dzisiaj na obiad? Myślę, nie, zapytam coś innego. Więc to jest ważne, żebyśmy te relacje tworzyli. Kochane, urzekająca to też tam, które jest jak dziecko przed Panem Bogiem. Dzieci są fenomenalne. Mój syn jest w tym najlepszy. To jest pierwsza osoba, która powie mi prawdę. Mamo, przestań gadać, jestem zajęty. Albo, Jezu, czy pomożesz mi sprzątać? Mamo, ja teraz nie mogę, ja buduję. To jest po prostu zawsze dziecko prawdę ci powie. Uczę w szkole, zajmuję się dziećmi z orzeczeniami. I tam miałam takiego chłopca z zespołem Aspergera. Podejrzewałam ten zespół, więc wysłałam go na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. No i wraca i taki zadowolony, proszę Panią, byłem w poradni pedagogicznej i tam był taki test. I ja tam miałam powiedzieć, co łączy patelnię z garnkiem, powiedziałam, że to są narzędzia kuchenne. Mówi, wow, super. A mówię, a co odpowiedziałeś na pytanie, co łączy tam górę z lasem? Pani Bigo, Pani zna ten test. Czy Pani również była w poradni, bo ma Pani podejrzenia zespołu Aspergera? Ja widzę, to są dzieci, nie? Ale wszystko Ci powiedzą. Prowadzę w przedszkolu zajęcia i tam mówię, kogo nie wpuszczać w domu. No i tam się zgłaszają dzieci, że no nie wolno wpuszczać kogoś, kogo nie znamy, jak ktoś chce powiedzieć, jak ma na imię, to go nie wpuszczamy. A taki chłopiec się zgłasza i tak, a moja mama to mi powiedziała, że kuratora nie wpuszczał. Chcesz, nie chcesz i tak się dowiesz, nie? To są właśnie dzieci. I wiecie, ja odkrywam to, że jest ciężko, tak naprawdę jestem kobietą, ale ciężko mi jest pokazywać swoje emocje. Ale uczę się tego, że przed Panem Bogiem mam być taka jak takie dziecko. Tak po prostu, wiecie, usiąść i tak szczerze powiedzieć, co mi jest. I Pan Bóg niesamowicie wysłuchuje naszych próśb, niesamowicie bierze to wszystko, jak otwieramy przed Nim swoje serce. Dwa przykłady z mojego życia. Pierwszy to taki, że jak się pobraliśmy z Konradem, to byliśmy bardzo młodym małżeństwem. Konrad pracował jeszcze w sklepie z zabawkami, dopiero miał bronić inżyniera. Ja zaczynałam pracę jako nauczycielka, więc szalowa pensja. I tak bardzo mieliśmy takie pragnienie, żeby mieć dziecko. I ja mówię tak, Panie Jezu, jakbyś dał tak ze 30 tysięcy na konto, to mogłabym być w ciąży, nie? Wiecie, tak, kobieca, po prostu musi mieć wszystko zaplanowane. To było bardzo egoistyczne, ja zdaję sobie z tego sprawę. I wiecie, co niesamowita rzecz się stała. Zapraszają nas na rekolekcję, żeby prowadzić w Anglii. Lecimy tam z Konradem, wysiedliśmy na lutą i od razu mieliśmy stłuczkę. Okazuje się, że przysługuje nam odszkodowanie. My sobie myślimy, właśnie na realia polskie, jakie odszkodowanie, że jeszcze raz trzeba będzie tu przyjechać, więc nie, że to w ogóle niepotrzebne, że nie, praktycznie nam nic się nie stało, ale oni nie, żeby przyjechać, to będzie nam się opłacać. No więc my pojechaliśmy jeszcze raz, użyliśmy zeznania, widzieliśmy cały Londyn, po czym 25 marca rano wstaje z nimi niedobrze i mówię, Konrad, ja chyba jestem w ciąży. On mówi, no, jesteś na pewno w ciąży, ja idę po test. Wpada do domu, z kiedy ja potem wykonam, jak nie jestem w ciąży. I jesteś na pewno, rób test, wiecie, ta męska intuicja. No i robię test, rzeczywiście jestem w ciąży, więc w ogóle euforia, więc bardzo się cieszymy. Po czym 1 kwietnia przychodzi ponad 30 tysięcy nasze konto. Więc przy teście prosiliśmy o 60, czekamy na realizację. Nie, oczywiście sobie żartuję, bo to nie chodzi o to, że Pan Bóg jest ten, który spełnia nasze zachcianki. Ale Pan Bóg ma poczucie humoru. I wiecie, najpiękniejsze jest to, że Pan Bóg zna pragnienia naszych serc. Ja często mam jakiś taki gorszy dzień, to sobie myślę, że Pan Bóg zna pragnienia mojego serca. I może czasem mam różne drogi, On ma różne drogi dojścia do tych pragnień, ale On prędzej czy później, jak patrzy na swoje serce, myślę, wow, Panie Boże, Ty się nigdy nie mylisz. Ty zawsze masz rację. I druga rzecz na modlitwie. Bardzo prosiłam Pana Boga, dzisiaj miałam dość ciężki poród, prawie 10 godzin, więc to było takie dość dla mnie trudne. I prosiłam, żeby Teresa dość szybko się urodziła. I mówię, no Panie Jezu, no co to dla Ciebie? No i niedziela, jestem 2 dni po terminie, jestem jeszcze u Dominikanów na mszy, już zaczęły mi się skurcze, ale sobie myślę, no na spokojnie, już sprawdziłam 10 godzin, więc spokojnie zdążę. No ale już takie co 5 minut sobie myślę, a pójdę jeszcze do spowiedzi, na co mój mąż i siam, ty idź między skurczami, bo jak będzie do tego księdza, no to idę, słuchajcie, tej spowiedzi, oczywiście ekstremalnie szybko wychodzę. No i mówię, kochanie, ja już nie dam rady, no ale jeszcze szybko do komunii, już wychodzę, sprawę ten kafelat, wstawaj, co ty robisz? Ja myślę, no nie, ja już nie mam siły, nie? Sprawię na czworaka od tym Dominikanu. No i słuchajcie, później idziemy, no i on dzwoni już, mamo, no gdzie jesteś, bo tutaj teściowie mieli przejść, a spokojnie, 20 minut i będziemy. No to ja schodzę do domu, no ale wiecie, że ja mam duży apetyt, to
tu mi pachnie kurczaczek, ale bez kurczy. Myślę, nie no dobra, już nie będę jeść, ale tu jeszcze takie ciastka. Ale mówię, nie no dobra, idę do łazienki, wejdę pod prysznic, będzie mi lepiej. No i leję sobie tą wodę, leję, tam zagryzam zęby, bo mi już piszczę, więc Józio pyta się, czy mama się bawi wilka, i ta Konrad mówi, że tak, więc mówię, super, była atmosfera. Patrzę, wody nie odeszły. Mówię, o nie, Konrad, wody nie odeszły, no to byłaś z tej mamy. Zobaczcie, ja tam połowę jak ten słon. No i patrzę, mówię, Konrad, ja rodzę. On mówi, ty robisz. On czekaj, na co ja mam czekać? No i wiecie, szybko nisko mi Boba Budowniczego, Danonka, na pełen regulator i ja tam po prostu krzyczałam, ja też chcę być wilkiem, nie słyszę nic, Boże nie. Słuchajcie, na cały pion po prostu krzyczę, Jezu, rodzę, ale spoko, sąsiedzi mówią nam cały czas, dzień dobry. Może grać na akuszerka, szybko tą torbę, te podkłady, no dobra, ćka, poprzyj. Słuchajcie, dwa party ją wypchnęłam, mam ją, ja mówię, super, co teraz? On, o matko, nie wiem, zróbmy sobie selfie. Słuchajcie, naprawdę mamy selfie, ja mówię, teraz zejdę. I on mówi, ja teraz patrzę, ale wiecie, mój teściu. No myślę sobie, nie, bo to mamy nic. No i dzwoni Konrada mama i mówi, dobra, chodźcie, bo my już jesteśmy. Mama się urodziła, a matko się urodziła, a nie, bo Konrad pyta, mamo, chce się na pomówę, nie super. Zdechał sąsiadów, nie? Ale jak zdaliśmy radę, a to przyjechali wszyscy lekarze, położne, wszystko było super. Słuchajcie, no Pan Bóg ma kupicę humoru i to jest niesamowite. Urodziliśmy w domu, potem wysłamy zdjęcia, że urodziliśmy w domu, a psu, o, w domu chcecie rodzić, tak? Nie można kupić, a my co, bo po prostu nie zdążyliśmy. Więc to jest takie niesamowite. I Pan Bóg ma bardzo dużo takiego poczucia humoru. Wysłuchuje takich naszych modlitw, które kierujemy tak bardzo bezpośrednio. Właśnie tak jak dzieci. I słuchajcie, ktoś może sobie pomyśleć, no super, mówi, fajnie, nie? Wszystko jej się układa, w ogóle highlight taki z Panem Bogiem. No to fajnie, jak tak jest, nie? A co w momencie, jak przeżywamy jakieś trudności? I słuchajcie, być kobietą urzekającą, to też być pełną wiary. Ja odkryłam to dopiero niedawno tak naprawdę. Razem z moim mężem, jak wzięliśmy ślub, mieliśmy takie pragnienie, żeby służyć Panu Bogu. Konrad z dnia na dzień rzucił pracę jako inżynier, założył fundację Sterna Miłość, pomogli nam przyjaciele. Czy taka służba Panu Bogu, wiecie, małym bzikiem, Volkswagenikiem przez świat, z Józkiem na rękach, jeździmy, głosimy rekolekcje dla małżonków, narzeczonych, głównie to do młodzieży. Taki czas naprawdę niesamowitej łaski, opieki Pana Boga, z tego, co właśnie Pan Bóg nam daje. I w pewnym momencie naszego życia Pan Bóg zaprasza nas pod krzyż. Ogromnego cierpienia, ale cierpienia, które przekuliśmy w uwielbienie i o tym chciałabym właśnie dzisiaj trochę więcej powiedzieć. Józef miał półtora roku, to słabo chodził. Cały czas tak bujał się trochę na boki, za bardzo nie widzieliśmy, co mu jest, jako pedagog specjalny. No, myślę sobie, czy tutaj intelektualnie dobrze, no ale tutaj widziałam, że coś jest nie tak. Zresztą myślę, że serce mamy, wiele rzeczy wyczuwa. Ale chodziliśmy do jednego, drugiego, trzeciego specjalisty i wszyscy mówią, nie, że wszystko w porządku, że jest pani tak pobudliwa i w ogóle ma kolejny pedagog i pani przesadza, da pani dziecku żyć i tak dalej. I wiecie, ten stan się go pogarszał. Potem okazało się, że jeszcze słabiej chodzi, a potem zauważyłam, że w ogóle tak jakby nie ma siły. Byłam już w stanie błogosławionym stresu. I w końcu trafiliśmy do bardzo dobrego neurologa. Ona tak na nas spojrzała, napisała tylko na kartce, że jest podejrzenie rdzeniowego zaniku mięśni. Jest to nieuleczalna genetyczna choroba. Jeśli Józio jest chory, no to my jesteśmy nosicielami. Jeśli jesteśmy nosicielami, to dziecko, które noszę pod sercem, również może być chore. Diagnoza, która zupełnie zwaliła nas z nóg. Coś, co w ogóle jakby nie wierzyliśmy własnym oczom i uszom, co ona do nas mówi. Ja pytam pani doktor, czy to jest w ogóle możliwe? Czy mogła pani się pomylić? Ona, no pani, ja raczej się nie mylę. Więc fajnie, że wyszliśmy, w ogóle nie widzieliśmy, jak się nazywała z tego szpitala. No ale oczywiście ogromna modlitwa. No dobra, nie mamy jeszcze badań genetycznych, więc robimy badania, czekamy. Dużo modlitwy, wspólnoty, w ogóle wszędzie gdzieś, gdzie tylko się dało. Nasi przyjaciele, młodzież, do której jeździliśmy. Bardzo dużo maili zostawialiśmy na skrzynkę, ludzie o nas pamiętają. Trzecia rocznica naszego klubu. Dzwonimy, czy jest w końcu, bo bardzo długo na taki wynik się czeka, prawie miesiąc, czy jest ten wynik. No ta lekarka mówi, proszę zadzwonić o 12, proszę zadzwonić o 13, w końcu o 14. No i w końcu mówi, że nie może nam powiedzieć. Skoro nie może powiedzieć przez telefon, to zdawaliśmy sobie sprawę, że pewnie jest rozpoznanie tej choroby. No ale lekarka na drugi dzień ma jechać do Cieszyna głosić. I mówi, Isia, no jak ja cię samą puszczę, jesteś w stanie błogosławionym, w ogóle z kim zostanie Józek? Nie, ja nie jadę. No i tak modlimy się i rozpoznaliśmy, a pan mówi, dobra, no to ja jadę tej młodzieży.
Ty jedź, niezależnie od tego Pan Bóg jest z nami. I słuchajcie, no jadę do tego Instytutu Neurologii, wiadomo, że tam się nie idzie na morfologię, więc wiecie, te kobiety, tutaj ktoś sobie z jakimś zespołem dał, tutaj coś i po prostu lekarka wychodzi, tak spojrzała na mnie i mówi, pani, bo no, musi pani poczekać, musimy porozmawiać. Więc ja wiecie, trzymam ten różaniec i sobie myślę, nie, żeby to nie była prawda. Przecież żyliśmy w Chrystusie, wiecie, ja myślałam, że to zdrowie gdzieś tam się należy, nie? Przecież dobrze żyje, przecież proszę Chrystusa. I wiecie, wchodzę do niej, ja tak wyjmuję tą kartę, tak spojrzała na mnie i mówi, pani, bo my jestem z Poznania, pani syn jest chory. A ja mówię, że to jest jej prawda, bo ona sprawdziła te badania. Mówi, wie pani, my kochamy Boga, my całe życie dla Niego poświęciliśmy, że to jest nieprawda. A ona mówi, wie pani, różni ludzie reagują, proszę się zdenerwować, więc jak widzicie, zaczęłam płakać, po prostu nie pamiętam nic, trzymam te różanice, mówię. I ona mówi, musi pani poczekać, ja muszę wpisać to wszystko w komputer. Więc wiecie, ona wpisuje brak odruchów, czegoś tam nie ma, rdzeniowy zanik mięśni, nieleczalna genetyczna choroba. Ja nam to rozrysowuję, mówi, wie pani, nie powinna pani mieć ogólnie więcej dzieci. W ogóle tutaj, wie pani, drugie dziecko może być chore, no ale odpukać może będzie zdrowe. Wiecie, było otwarte okno, taka piękna pogoda. Ja trzymam ten różaniec i myślę, Maryjo, ja wiem, że dla nas to tak się nie skończy. Ja po prostu wiem. Ja siedzę tutaj, ty też byłaś matką, przecież ty wychowywałaś Mesjasza, ty nie możesz mnie teraz zostawić. Wiecie co, trzymam ten różaniec, ja tak wszystko napisałam i mówię, wie pani, najpierw tym dzieciom zanikają nogi, później ręce, no a później oddech. Rozumie pani, jak to się kończy. A ja patrzę tej karty prosto w oczy i mówię, wie pani co? Ja wiem, że dla nas się to tak nie skończy. Mówi, powiedzmy, przykro, nie mam tam choroby leków, rehabilitacja i tak dalej. Mówię, że bardzo dziękuję, że wychodzę, bo taka strasznie zapukana, mówię, czy w ogóle sobie poradzę, czy tam radę. Ja wiem, że tak, że sobie poradzę. Więc słuchajcie, stanęłam przed tym Instytutem Neurologii, po prostu nie wiedziałam, jak się nazywam. Koleżanka zamówiła mi taksówkę. I wiem, że po prostu wołam do tego mojego Boga, który jest i myślę sobie, że wiem, że On przekuje to cierpienie, że ja nie jestem w tym sama, że przecież On też cierpiał. Wiecie, próbuję się do wszystkich dodzwonić, w ogóle zero, nikt nie odbiera. I w końcu wiem, że muszę napisać Konradowi i patrzę na godzinę i wiem, że tam było przed 11, a 11 zaczynam konferencję, więc dlatego go tam liceum. I myślę, jak on wyjdzie mówić, jak ja muszę mu napisać, że jest to rozpoznanie, ale myślę, no dobra, napisałam mu, że Konrad wciąż jest chory, że jesteśmy nosicielami tej choroby i że teraz też może być chora. I on mi tylko odpisał, Bóg jest z nami. I wiecie, to było dla mnie jak po prostu taki olej na moje serce. Wsiadł tej taksówki, zasmarkałam całą tą taksówkę, ten chłopi na biegnie nie widział, co się dzieje, więc ja wszystkim dzwoniłam, wiecie, na finale. Mama, babcia, wszyscy, wola Boga, co teraz będzie, nie? Mówię, super, ekstra pocieszenie. No ale dobra, i tam ludzie zaczęli się dobijać, matko, Isia, rozpoznanie coś tam, a myślę sobie, nie. Po prostu modlę się i wiem, że Pan tego nie zostawi. Wchodzę do domu, patrzę na tego mojego Józka, wiecie, tego, którego nosiłam pod sercem i myślę sobie, nic nie mogę. Stoję, Panie Boże, taka jaka stoję przed Tobą, z tą wiarą, którą mam. I po prostu wiem, że nie zostawisz. I chcę zacząć taka walka o moją wiarę tak naprawdę. Żeby urzec Boga swoją wiarą. Jak czytam Pismo Święte i Bóg mówi, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I ja myślę sobie, będę tą, której Bóg w końcu powie, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Będziesz tą, która ty się dotkniesz jego płaszcza. I wszyscy do mnie dzwonią, a ja mówię, nie. Bóg przekuje to cierpienie w uwielbienie. Wiecie, wraca Konrad. Niesamowita też rozpacz w domu, nie? Bo to jest trudne. Nie wiemy, co z Teresą, nie robimy zbawień prenatalnych, bo już jest za późno. I po prostu zaczynamy wielbić Boga. Za każdy oddech. Ja byłam tą, która wiecie, ciągle narzekała. Nie mamy samochodu, nie mamy domu, nie mamy czegoś tam. A ja po prostu przewartościowałam swoje życie. Bóg mówi, co jest dla ciebie ważne? Nie? Ja ciągle byłam tą narzekającą. Ja chcę mieć to, ja chcę mieć tamto. I sobie myślę, to nie jest istotne. Jego kochać na pierwszym miejscu. Ja kiedyś nie miałam tutaj przysięgnika, mówię, o Isia, przecież poświęcę, ja mówię, nie, Panie Jezu, co ja powiem tą kobietą? A Bóg mówi, masz mówić o mojej miłości, bo z mojej miłości tu stoisz. Ja z siebie dziewczyny nie jestem w stanie zrobić nic, naprawdę. I ja wiem, że w tej chorobie ludzie podziwiają nas, wow, jakby to robicie, że macie tyle siły. Ja myślę, naszą siłą jest Bóg. I słuchajcie, jak zaczęliśmy wielbić Boga, przekuć właśnie cierpienie w uwielbienie, to zaczęło dziać się w naszym życiu cuda. Po prostu cuda, których my w ogóle nie jesteśmy w stanie w ogóle ludzkim rozumem pojąć. Pierwsza taka rzecz, mieszkaliśmy w takim maleńkim mieszkanku, 30 parę metrów. Więc już w tym momencie jeździ na wózku inwalidzkim. Więc mówimy, kurczę, jak my się w ogóle tam pomieścimy? I wiecie, no wanna do świętego Józefa w niedzielę, a w poniedziałek okazuje się, że jest do wynajęcia w ogóle super giga mega apartament. My kiedyś tam byliśmy, bo to nasi znajomi. I mówię, ej, możemy wam posprzątać, byśmy sobie na weekend pomieszkali, zawsze się śmiali. I okazało się, że oni się wyprowadzają, to mieszkanie jest na wynajem.
za bardzo taką dużą cenę, wiecie jak to Warszawa. Oni tam prawie wyznaczyli 4,5 tysiąca, my w ogóle oczywiście nie mamy takich pieniędzy, więc szczerze im napisaliśmy, ile możemy dać, mniej niż połowa. I czekamy, mówimy, Panie Boże, no tysiąc to zawsze, my się tutaj nie zmieścimy, widzisz jak żyjemy. I słuchajcie, oni nam odpisują, że nie ma problemu, że tak, że oni wydają to mieszkanie tak tanie, więc teraz mieszkamy w pięknym w ogóle mieszkaniu, apartamencie, gdzie jest jak śmiga na tej panterze, bez progów jest, to jest coś niesamowitego. Druga kwestia, rodzi się Teresa, więc rozpoznanie jest chora. Więc nie wiemy co robić, drugie dziecko. Znów ja mam to wyobrażenie, wiecie, tej rehabilitacji 4-godzinnej każdego dnia. I nagle, słuchajcie, dostajemy maila z kliniki z Bambidze z Brzegu, że możemy przylecieć z Teresą na leczenie. Więc wiecie, oczywiście nie mamy pieniędzy, co ogromne koszta, więc po prostu rozsyłam modlitwę, żeby ludzie się do nas modlili. Chcecie, gdzie nam przynosić pieniądze do domu, moja dyrekcja robi zbiórki, to jest coś niesamowitego. W przeciągu dosłownie 2 tygodni pakujemy się, lecimy z nią do Rzymu. Oczywiście bierzemy ze sobą Jutka, jedziemy, jak w ogóle się dogadamy z tym profesorem, bo się średnio mówią po angielsku. Nie wiemy, gdzie będziemy mieszkać, nie wiemy nic i mamy pieniądze tak powiedzmy na miesiąc. Więc idziemy tam. I ten profesor Bertini, taki wiecie, ciepły człowiek, niesamowicie ciepły. Jeszcze jak wchodzimy do tego szpitala Bambidze, to jest Dzieciątka Jezus. To witam nas taka Maryja z rozłożonymi rękoma. Ja tak wiecie co, złapałam tą Matkę Bożą za rękę i mówię, Mario, tak jak u tej lekarki, prosiłam, żebyś się nie zostawiała, mówię, proszę cię, że pomóż nam, tutaj z tymi Polakami, co my tutaj robimy, nie? I wchodzimy i ten profesor w ogóle nas widzi, w ogóle wiecie, dwójka takich młodych rodziców, gdzie tam w ogóle witali, to wiecie, po 40 dopiero ma się pierwsze dzieci, po 50 i w ogóle. Więc dla niego to w ogóle jesteśmy tacy młodzi, z dwójką chorych dzieci. I ta lekarz się pyta, no, że tak, że on poda ten lek, żeby się nie martwić, że to w ramach takiego EAP-u, ale ta hospitalizacja to jest bardzo drogie, czy my mamy na to pieniądze? Wiecie, i ja pełna wiary mówię, no, nie wiem, jakoś te rodzinę, na co mój mąż chirurg, Bóg się o nas zatroszczy. A ten lekarz, mam imię, a przez ta familia, nie? Mówi do tej tłumaczki, mówię, co to są za ludzie, skąd oni są, nie? A jego to zbudowało i on mówi, nie, ja idę wynegocjować dla was cenę. Słuchajcie, profesor, który był pod łóżką, w ogóle z rozwianym włosem, on mówi, nie, ja idę do dyrektorki, siecie tutaj, nie? Wynegocjował nam jakieś, wiecie, to jest jakieś tam 1000 euro, a on wynegocjował nam 500 euro za jedno podanie tego leku. Mówi, no nie ukrywam, że najlepiej to by było się tu zameldować, no ale nie wiem, czy nas zamelduje, no ale dobra, to chociaż to 500 euro, czy dobrze? Mówimy, wow, super. I słuchajcie, idziemy w czwartek, grup do Jana Pawła II i mówię, Ojcze Święty, my tak kochamy młodzież, my całe życie poświęcić się na to, żeby służyć młodzieży. Nie możesz nas zostawić, załatw nam to zameldowanie, nie? Konrad ze mną, dzieci na rękach. I wiecie co, i nawet jakiś ksiądz tutaj coś i pani Jadzia. Pani wiedza, którą pierwszy raz wierzyć, widzę na oczy. Ja tu mam parę mieszkań, spoko, zamelduję was. Ja myślę, nie no, ja wiedziałam, że Ojciec Święty jest dobry, ale że jest tak dobry i tak szybki, to nie wiedziałam. Więc słuchajcie, mamy zameldowanie w tym Rzymie. Więc to jest w ogóle niesamowite. Teresa rozwija się bezobjawowo, więc ma 8 miesięcy, chodzi nam 3 metra, w ogóle robi szalone rzeczy. Jak ktoś ją widział, to wie, to jest aparatka po prostu, nie robi mostki w ogóle. Bertini pokazują z medialami, a mówi, it's not possible, mam. On powiedzie, nie, bo oni tak fajnie mówią, pikolita, ojojoj, nie? Jak nas widzi. Więc on też się cieszy, nie, że ona tak się super rozwija. I co najlepsze, oni powiedzieli, my zajmiemy się Justkiem, ja was nie zostawię. Ja mówię, Bertini, dlaczego ty nam pomagasz? My jesteśmy jedną z naprawdę nielicznych rodzin, które dostaje się to na leczenie. Setki ludzi czeka, on mówi, jeszcze ty mi napisałeś tego maila i wysłałaś te wasze dzieci i że oddajesz to Bogu i że ty rozumiesz mnie, jak ja was na to leczenie nie przyjmę. To ja poczułem, że ja muszę wam pomóc, tak jakby ktoś mówił, napisz im, przyjmiesz ich, ty będziesz im pomagał. I on, ja w ogóle patrzę na tego Bertiniego, oczywiście też płacze, nie? Jest z nami taka Marysia tłumaczka, bo my widzieliśmy, jak się zagadamy, więc w ogóle tam czeka na nas niesamowita dziewczyna Marysia. I ten Bertini mówi, żeby mi przetłumaczyła, że jest Bertini, ja was nie zostawię chyba tutaj. Możecie na mnie liczyć. I teraz słuchajcie, dzwoni do mnie, mówi, Iga, co się dzieje, nie? Ten Bertini po angielsku swoim łamanym z włoskim, więc średnio go rozumiałam, napisałam później maila, zrefundowali lek dla Józka. Słuchajcie, czyli lecimy za tydzień na podanie żywi leku. Co jest niesamowite, jesteśmy na konsultacji, Józka ma wszystkie odruchy. To jest nieprawdopodobne, bo choroba bardzo szybko postępuje, mimo rehabilitacji. I ta lekarka mówi, pani, ja nie widziałam takich dzieci w takim stanie, ja nie wiem, jak to jest możliwe. A konat, no jak to jak, my się modlimy. A Józek, amen, aleluja. Wyćwiczony już na rękach, jak to trzeba było, więc Józek też, aleluja, aleluja wszędzie.
Moja rodzina jest średnio wierząca, więc tam jest pełna ewangelizacja. Przed obiadem w imię Ojca i Syna, moja mama. O, już nie, już. Ja mówię, no widzisz, mamusia? Ktoś się w końcu ewangelizuje. Jak imię to widzę? I to jest takie niesamowite, jak Pan Bóg przekuwa to cierpienie, jak przekuł to cierpienie w uwielbienie. To jest trud. Ja nie wiem, z czym dzisiaj przychodzicie na tą mszę świętą. Ja nie wiem, jakie cierpienie jest w waszym sercu. Ale na pewno, jak kocham słowa Ojca Pio, który mówi, że jak Bóg daje ci cierpienie, to nigdy w tym cierpieniu cię nie zostawia. I Pan Bóg też zachęca, żebyśmy mogli z Nim współcierpieć. Że my często, ja też taka byłam, że ja chciałam to życie, wiecie, takie highlight, bez trudu. Żeby wszystko było super, żeby miała pieniądze, żeby była ładna, żeby była szczupła, żeby nie miała kompleksów, żeby był super, wiedział w życiu, co ma robić, w ogóle był takim strong man, nie? A tak naprawdę tak wiele to ode mnie zależy. Byłam pierwszą do oceniania, plotkowania, tą, która właśnie miała swoje zdanie zawsze. Dziś tak mi się podobało to, co powiedział ksiądz na Eucharystii, że mamy słuchać, najpierw nauczyć się słuchać, żeby później wyjść i głosić. I wiecie, to jest dla mnie ja, która zawsze działająca, tu w pracy, mnóstwo rzeczy, z wolnym językiem wszędzie biegam. Pan Bóg mówi, nie, teraz będziesz siedziała w domu, teraz będziesz w cichości swojego serca służyć swoim bliskim, swoim dzieciom. I ja mówię, ja się na to zgadzam, okej. Jeśli to jest teraz moja droga, to ja się na to godzę. Czy ty godzisz się na swoje życie, tak jak Pan Bóg ci daje, to do czego cię zaprasza? Może czasem do trudu. I ja zauważyłam, że nie zawsze godziłam się na swoje życie. Czasem siłowałam się bardzo mocno z Panem Bogiem, bo chciałam po swojemu. Bo czasem na modlitwie zamiast słuchać, mówiłam. Ma być tak, jak nie to koniec, nie? A Pan Bóg mówi nie. Ja mam na Twoje życie inny plan. Piękniejszy. Bo wiecie, co jest najważniejsze, że Bóg zna pragnienia Twojego serca. I On wie, jak Cię do siebie doprowadzić. I może ja sobie czasem myślę, że może ja cały czas bym była tą, która biega za tymi mieszkaniami, za tymi pieniędzmi. Jak Pan Bóg by nie pokazał mi tego, że inne rzeczy są ważne. Może ja cały czas bym narzekała, że mam złe dzieci, że krzyczą, że rozrzucają i tak dalej. Nie, była taką utrudzoną matką. A ja zauważyłam, że to jest łaska. Ja dzisiaj dziewczyny jestem tą, która wstaje i myślę, Panie Boże, ja Cię uwielbiam za te wszystkie kobiety, które mają zdrowe dzieci. Ja Cię uwielbiam za to, że mój Józek może oddychać, że ma ręce, że ma nogi. Ja w tym szpitalu zobaczyłam wszystko. Polki, które na przykład leżałyśmy na jednym oddziale i widzę biedną. Nie wiem, jak patrzę do której sali, okazuje się, że do takiego Stasia, którego 3 razy reanimowali w nocy. Ja wychodzę i mówię, Paulina, jak Ty dajesz radę? Ona też byś dała, gdybyś miała takie dziecko. Bo daje siłę. I myślę, ja nie mogę narzekać. Ja mam dziękować. A jak zaczniesz dziękować, to Pan Bóg zobaczył, że będzie Ci poszerzał horyzonty Twojego myślenia. Czyli urzekająca to ta, która wierzy. I w końcu urzekająca to ta, która jest pełna nadziei. Wbrew nadziei. Zobaczcie, że czasem jest tak w naszym życiu, że już w ogóle nie widzisz sensu. Że już nie wiesz, że już masz dosyć. Że naprawdę już mówisz, wszystko zrobiłam. Odmówiłam pompejankę, chodzę na mszę dla kobiet urzekających i w ogóle tyle super konferencji przesłuchałam. I nie wiem dalej. A Bóg mówi, miej nadzieję, bo ja Ci w końcu powiem, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I to jest niesamowite w Bogu. I to nas zachwyca. I kolejna rzecz urzekająca, to ta, która ma takie otwarte serce. Wiecie, ja w swoim życiu też tak miałam, że lubię się bardzo dzielić z innymi wieloma rzeczami, ale czasem te pieniądze, to wiecie, były takie zgrzyty, czy starczy, czy nie starczy. I my od początku naszego małżeństwa z mężem odejmie dziesięcinę, czyli 10% z tego, co mamy. Ja ogólnie to wszystko rozdałam. Więc mój mąż mówi, śmieje się, że dobrze żona jest taki, że nie, no co można się tutaj chodzić w tych spodniach, nie byłeś już 2 miesiące, więc oddajmy jednym. Więc mój mąż się śmieje, że czasem przychodzi, o nie mam skarpetek, nie ma czegoś, bo ja zawsze wszystko rozdaję, albo ciasto, albo coś. Ale wiecie, to jest takie niesamowite. Nie chodzi o to, że teraz wszystkim będziemy dawać i będziemy czekać, aż nam się zwróci. Ale mieć takie otwarte serce. Do tego, żeby pomagać innym, żeby dawać. Czy moje serce dziś jest otwarte na to, żeby być dla innych? Nie tą, która pokazuje, zrób to. Ja jestem pierwsza od tego. I widzę, że bardzo muszę mocno ze sobą o to walczyć.
jestem tą, która sprawdza, tą, która mówi, o, jeszcze tu nie zrobione czy coś, ale bądź tą, która ma otwarte serce, która usłuży, która czasem zamilknie. Ja widzę, jak czasem Konrad wraca, ja mam już całą wiązankę, ja już nie wiem, co mu powiem, ja już powiem, co mnie zirytowało, co mnie wkurzyło, i te skarpety, a w ogóle ta deska, i w ogóle ja wszystko mam, i on chodzi i myślę sobie, nie. W ogóle sobie język, kochanie, jak było, zawsze powiem w porządku, no dobra. Jemy ten obiad i później tak na spokojnie z mu rozmawiamy. Ja widzę, że w ogóle to jest o 180 stopni zmiana, że ja przeskoczyłam gdzieś swoje ego, swoje ja, i to się odbija takim dobrym echem, takim ciepłym, takim pokojem. Nie urzekają właśnie kobiety, które są takie pełne pokoju, takie ciepłe. Jak wchodzisz do ich domu, po prostu to ciepło czujesz. Czy ja jestem taką kobietą? Czy chcę być taką kobietą, u której czuje się to ciepło, która urzeka innych? I w końcu, kochane, urzekająca to ta kobieta, która uczy się od Maryi. Wiecie, w tym czasie takim bardzo trudnym dla mnie, gdzieś takiego zmagania się właśnie z tą chorobą, to Maryja jest takimi moimi plecami. Ja sobie patrzę tak na Maryję i myślę sobie, może ona też miała swoje plany, była młodą dziewczyną, może chciała mieć dużą rodzinę, wiele dzieci. I ale przychodzi do niej anioł i ona z nim nie dyskutuje. Ja pewnie bym dyskutowała, nie? Anioł, no to ja co innego, dlatego do mnie nie przyszedł. Ale taka jest Matka Boża, że ona nie pyta. Ona mówi, okej, ja się na to zgadzam. Pyta, jak to się stanie? A co mówi do niej anioł? Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dziewczyny, wiele razy będziecie pytać o różne rzeczy Maryi. To ona będzie wam odpowiadać, bowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zmagasz się z pracą. Nie wiesz, czy to ten dobry mąż. A może mąż nie wie, co w życiu ma robić. Maryja ci odpowie, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ona jest właśnie tą, która przeprowadza nas przez te bardzo trudne sytuacje. Ja po prostu, wiecie, mówię teraz to będę pompiańską, 33 dzień. Ja mój mąż mówi, powinno się z cichości serca, a kto mi dzwoni, to ty mówisz, no mówię, no będę pompiańską, nie mogę rozmawiać, mówię, no będę pompiańską, wykona, to jest świadek, mówi, no super świadectwo, wszyscy to wiedzą. Ogólnie mówię, no będę pompiańską, 33 dzień. Ale to chcę powiedzieć, że ja kiedyś bardzo się broniłam przed Marią. Może dlatego, że nie miałam dobrej relacji z mamą. I do tego też was zapraszam, że jeśli dzisiaj tutaj siedzisz i nie masz dobrej relacji ze swoją ziemską mamą albo z teściową, to tą, o tą relację trzeba zawalczyć. Dlatego, że to jest bardzo ważna relacja. My w wielu sytuacjach potrzebujemy mamy, potrzebujemy tożsamości. I mama, z moją mamą było trudno, dlatego że ona miała 17 lat, jak zeszła w ciążę. Myślała o aborcji ze mną. I to wszystko, wiecie, tak wracało. Ale przy takim momencie, kiedy byłam na rekolekcjach i taki kapłan mówi, modlę się za wszystkie osoby, które były niechciane od poczęcia. I nagle zaczęłam bardzo płakać. Zadzwoniłam do swojej mamy i zapytałam, czy ona mnie chciała. Mama też się rozpłakała. No i powiedziała, rzeczywiście była taka myśl w jej sercu. Pogodziłyśmy się, wyjaśniłyśmy sobie wszystko i teraz dla mnie wielkim wsparciem, wielką siłą. Jak na produkcję już rozwarcie 10 cm z Józkiem, to ja zamiast krzyczeć w ogóle Konrad, ludzie ratujcie, to ja mamo, w ogóle nie, tak mama miała mi pomóc. Ale to pokazuje, że my w takich bardzo trudnych sytuacjach prosimy mamę, że my chcemy do mamy po prostu. I może nasza mama już nie żyje, więc warto odwiedzić jej grób i podziękować za to, że była mamą. Może z mamą jest ciężko, nosimy jakieś zawry w sercu i trzeba iść i powiedzieć, no ja ci przebaczam. Ja spojrzałam na moją mamę i mówię, mamo, ja ci przebaczam, ty nie widziałaś, bo jest za młoda, może nie widziałaś, jak mnie wychowywać. Ja ci przebaczam. I Maryja uczy mnie takiej wielkiej siły. Jest moimi plecami, po prostu ten różaniec jest jakiś, myślałam, trzy różańce dziennie, w życiu w ogóle nie dam rady. A ja teraz sobie nie wyobrażam nie bez tych trzech różańców. Więc ja mówię te różańce, po prostu chodzę z dziś, dziś jadę w metrze, mówię ten różaniec, bo Maryja jest moją siłą. I chcę was zaprosić dzisiaj do tego, żeby zaprosić Maryję do swojego serca, żeby ona była kobietą, ona była piękna. Ona, myślę, że wiedziała, co to znaczy wychowywać Mesjasza. Ona wiedziała, że to nie będzie łatwa droga. Ja sobie myślę, Jezus jej się schował na 3 dni. 3 dni. Ja myślę, kosmos jakiś. A ona w cichości serca patrzy na Józefa, jest w stanie błogosławionym i ona się nie tłumaczy, ej Józef, słuchaj, taka sytuacja. Ona czeka, aż Bóg wejdzie w tę sytuację.
wiele sytuacji w Twoim życiu Pan Bóg chce, żebyś poczekała. Bo w końcu urzekająca to ta, która jest cierpliwa. Dziewczyny, ja jestem pierwszą, która nie jest cierpliwa. Ja po prostu chcę wszystko na już na teraz i w ogóle, wiecie. Ale Bóg mówi, w cierpliwości mojej. I mówię, Maryjo, ucz mnie tej cierpliwości. Do dzieci, do męża. Konat jak zmieniał uszczelka, to wiecie, czołówka. Rękawy podwinięty. Ja myślę, chłopie, ja już bym to zrobiła. Ale myślę, daj mu tą przestrzeń. Nie wiem, co on idzie, zmienia tą uszczelkę. W ogóle nic nie może powiedzieć, bo on zmienia uszczelkę. Więc ja myślę, dobra. Więc wychodzi i mówi, wow, zmieniłeś uszczelkę. Nie mogę w to uwierzyć. Nie. Więc widzicie, ta cierpliwość nam jest potrzebna. Ale żeby się jej uczyć. Jak brakuje ci cierpliwości, albo brakuje ci jakichś cnót. To żeby prosić Maryję. Maryjo, bądź tą, która za mnie to zrobi. Przynosi do Wam do jeszcze jednej rzeczy. Ja nie lubię gotować. Naprawdę, nie lubię gotować. Po prostu dla mnie to jest udręka. Jak nie mam już zrobionych zakupów, to w ogóle masakra, nie? Moje dzieci mogą jeść kanapki. Chociaż staram się, naprawdę się staram. Moje pierogi u bardzo dobrej pani. I w ogóle moja mama, o, jeżeli pierożki ulepiła się, mówię, mamo, nie, kupiłam. Ale eko pierogi. Więc tak sobie tłumaczę. Ale nie lubię gotować. I widzę, ja czasem naprawdę wstaję i myślę, Maryjo, gotuj za mnie, rób to za mnie. Po prostu najgorsze są te, widzicie, obieranie warzyw i krojenie. To jest dla mnie najgorsze, nie? Albo na farce. Moja mama całe życie tarła na farce, więc ja też traję na farce. Więc nie lubię tego robić, więc rzadko gotuję. Ale odkąd zaprzyjaźniłam się z Maryją, po prostu Maryja jest moją siłą. Gotuję, robi wiele rzeczy, mam na to wszystko siłę. I ja Was do tego też zachęcam. Prosić Maryję, żeby wchodziła w tę sytuację. Nie masz cierpliwości do męża, Maryjo, załatw. Ona miała mega cierpliwość i do Jezusa, i do Józefa. Nie wiesz, jak się dogadać z koleżanką. Ona biegła do Elżbiety. Ona też chciała rozmawiać. Ona chciała być, wiecie, tą kobietą, która też chce się z innymi dzielić. Więc proś, Maryjo, wejdź w te relacje. Widzisz, że nie możemy się dogadać. Nie wiem, masz problem z teściową? Mówi się. Maryjo, no pomóż, to pomóż mi. I Maryja będzie wchodziła w tę sytuację pięknie. Bo ona jest tą, która uczy nas wielu rzeczy. Ona jest tą, która jest łagodna. Ja sobie myślę, że mówię tą pompę Jankę. Więc nie mogę nie powiedzieć o Maryi. Że Maryja to jest taką wielką moją siłą. Już na sam koniec chcę coś przeczytać. Ogólnie polecam wiele dobrych książek. A na sam koniec o nim powiem. Ale polecam taką książkę Katarina. To jest Antonio Socci. To jest historia takiego dziennikarza bardzo działającego. I w pewnym momencie jego córka zapada w śpiączkę i on opisuje jakby też tą drogę cierpienia, opisuje te obietnice Boże, w które wierzy. Ona jeszcze się nie wybudziła, ta historia cały czas trwa, ale niesamowita przemiana tego człowieka i też dla mnie to jest takie ukojenie na moje serce. I coś pięknego, ja przy niej płaczę, wzruszam się, także bardzo Wam polecam Antonio Socci, Katarina. A teraz chcę Wam coś przeczytać, co Wam dedykuję, co myślę, że każda z nas po prostu może się w tym odnaleźć, każda z nas może zawierzyć właśnie poprzez to, co będę czytać właśnie Maryi. Teraz jak tu siedzisz, popatrz na swoje serce, na to, jaka jesteś dzisiaj, na to, co jest nie tak, na te swoje zranienia, na te swoje niepoukładane rzeczy, na te rozterki. I zostaw to jej, ta, która się właśnie tak modli, ta, która w październiku nas zachęca do tego, żeby do niej przyjść. Bo do Jezusa najkrótszą drogą jest Maryja. Jeśli podniosą Cię wiatry pokus, jeśli zderzysz się ze skałami, udręk, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli dosięgną Cię fale pychy, ambicji, oszczerstw, nienawiści, zazdrości, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli złość, skąpstwo, pokusy ciała potrząsą stateczkiem Twojej duszy, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli przerażona ogromem swoich grzechów, zawstydzona brzydotą swojego sumienia, zalękniona na myśl o sądzie ostatecznym, zaczniesz pogrążać się w otchłań smutku lub otchłań rozpaczy, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. W niebezpieczeństwach, w trudnościach i chwilach zwątpienia, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Nie mam odpowiedzi na wiele Waszych pytań, myślę, w sercach. Nie mam recepty na życie. Ale wiem, że jeżeli będziemy patrzeć na gwiazdę i wzywać Maryi, to niezależnie od tego, do czego Pan Bóg w życiu Cię powoła, zaprosi, jako żonę, mamę, narzeczoną, wygrasz. Bo z nią wszystko jest proste.
A jest to wszystko, co mogłam dzisiaj tu powiedzieć. Dlatego, że Pan powołuje nas jako kobiety do tego, żeby urzekać innych. Po prostu Mu dziękuję. Dziękuję, że mogłam tutaj z Wami być i że podzielić się tą krótką historią swojego życia, ale też takiej wielkiej obfitości Pana Boga. Mam też dla Was prezent. Takie różowe koperty, które zaraz Wam rozdam. To jest list od Pana Boga do każdej z Was. Ten list to taka trochę randka. Może dzisiaj w takiej cichości serca go przeczytać, pomodlić się, pytać Boga o to, żeby być urzekającą, żeby urzekać innych. Dlatego Was zapraszam i na koniec jeszcze byśmy się krótko pomodliły. Panie Boże, ja Cię uwielbiam w tym czasie, uwielbiam Cię w każdej z tych kobiet. Uwielbiam Cię bardzo, że są urzekające, uwielbiam Cię w każdym ich uśmiechu, pięknie, ich rodzinach Cię uwielbiam. W tych wszystkich, których zostawili w domu, może za nimi płaczą i już komuś wibrował telefon. Ja Cię uwielbiam. Uwielbiam Cię za naszą inność, uwielbiam Cię za to, że powołałeś nas do tego, żebyśmy urzekali. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była to teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy Idze za otwarcie naszych serc, a teraz my podziękujmy Idze. Wiemy, że ma ogromne potrzeby, niedługo leci do Włoch. Pomożemy Ci, Idę. Dobra, to ja mam te listy, więc pójdę po niej i chciałam, żeby każdy z Was wzięła te listy, dobra?